Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Xizer i to was w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy, z Dead by Daylight, moi drodzy, i jest nowa postać, nazywa się on Osobliwość chyba, jeżeli się nie mylę? Tak, tutaj możemy go tutaj zobaczyć sobie, Osobliwość nazywa się dana postać. Czy ja mogę dodać bota? O, dobrze, moi drodzy. Pewna rzecz, dlaczego widzicie to o godzinie prawdopodobnie około 8 niecałej? Przepraszam, że nie byłem w stanie nagrać tego przed. Ogólnie dlatego nie ma odcinków teraz, że... Dlaczego nie ma odcinków teraz? Dlatego, że robię tydzień dwunastek, czyli 12 godzin w robocie, 12 po 12 i wracam do domu, idę spać na 7 godzin, wstaję o 18 muszę być w robocie i do 6 rano i tak w kółko do piątku. Także tak, także dlatego zagramy sobie na boty, bo o tej godzinie wątpię, że znajdzie nam w ogóle serwer jakiś z ludźmi. Po prostu zaprezentuję, jak wszystko się prezentuje, jeżeli chodzi o tego killera. Przyznam szczerze, że zaspoilerowałem sobie, jeżeli chodzi o Moriego. Jest naprawdę zajebiste, mam nadzieję, że zaupdate'ują wszystkich killerów na takie Mori, jaki ma ten oto osobnik. No i tak, jego, moi drodzy, umiejętności. Czy ja mogę kliknąć F11? Tak. Jego perki, moi drodzy. Jakie są trzy jego unikatowe perki? Pierwszy perk. Ograniczenie genetyczne. W twoim pobliżu granice ludzkiego życia stają się łatwo widoczne. Kiedy ocalały kończy akcję leczenia, otrzymuje efekt wyczerpany na 32 sekundy. Ogólnie spoko. Myślę, że całkiem niezłe. Wiecie, chłop się wyleczy. Nie ma możliwości ani użycia żadnego leafa przez 32 sekundy. Żadnego tutaj sprint bursta. Żadnego po prostu perku z exhaustem, także całkiem ok, nie powiem, jest to całkiem fajne, podoba mi się osobiście. Także tak, no mówię, ogólnie to jeżeli chodzi o, jak będę pieprzył jakieś głupoty, to wybaczcie, jak będę się plątał, ale naprawdę tak mnie łeb na kurwia, ogólnie oczy mnie napierdzielają, 12 godzin to jest zły pomysł był, ale no jeszcze tydzień porobię, miałem kolejny tydzień jeszcze porobić 12 godzinówek, ale już nie ma takich opcji nawet. Także tak, jutro może mam jakiś odcinek z PTB, jeżeli chodzi o ludzi, rzucę. Także no, lecąc dalej. Kolejny perk, moi drodzy. Wymuszone wahanie. Poznajesz emocjonalne słabości istot ograniczonych i umiesz je wykorzystywać. Organicznych, przepraszam bardzo, nieograniczonych. No widzicie, o tym mówię. Kiedy ocalały zostaje wprowadzony w stan agonii w jakikolwiek sposób, wszyscy inni ocalali znajdujący się w promieniu 16 metrów otrzymują efekt skrępowania na 10 sekund, zmniejszając prędkość ruchu o 15. Wow, naprawdę zajebiste. Myślę, że to będzie spoko perk, szczególnie pod Leatherface'a, bądź na Myersa na przykład. Do tego zaraźliwy krzyk i ten perk, i naprawdę bardzo spoko. Całkiem fajny, podoba mi się osobiście, naprawdę spoko. I ostatni, moi drodzy, uczenie maszynowe. Uwolniony z Kaidan, rodzisz się na nowo i jesteś gotowy do wyeliminowania swoich stwórców. Po wykonaniu akcji uszkodzenia generatora umiejętność się aktywuje. Gdy umiejętność jest aktywna, następny uszkodzony generator zostanie naruszony aż do ukończenia jego naprawy. Taki generator jest zaznaczony na żółto. Po naprawie naruszonego generatora otrzymujesz efekt niewykrywalny i zyskujesz 7% pośpiechu na 30 sekund. Następnie... Jeśli uszkodzisz kolejny generator, podczas gdy inny generator jest naruszony, naruszony staje się ostatnim kopiętym generatorem. Kurde, fajne, tylko wiecie, musicie rzeczywiście dać skręcić danego gena, którego kopnęliście, bo inaczej ten perk nie ma tutaj sensu zbytnio. Ale tak, to spoko całkiem, całkiem ok. Jego abilitka. Nie będę tego czytał, ale on ma takie coś jak takie kamerki. Zresztą zaraz wam to zaprezentuję. Także wybierzmy te jego perki, jakie on ma, jak to się nazywa. Ograniczenie. Siup. Ale fajnie, że dodali takie coś. Naprawdę jest to zajebiste, nie? Wymuszona. O, proszę bardzo. Wymuszone wahanie. I ostatni jaki był? Uczenie. Hasło uczen. Jeżeli chodzi o jego iridescenty, w ogóle zobaczmy. Po stworzeniu biokapsuły otrzymujesz zabójczy instynkt dla ocalałego w odległości 600 metrów od biokapsuły. Okej, czyli widzimy po prostu bicie serca, jakby... Jak ktoś stoi koło kamerki, całkiem spoko chyba. I zdjęcie rodzinne Somów. Daje efekt 5% pośpiechu udanej teleportacji do... Wow, to się wydaje mega OP, naprawdę. Ale bez addonów, żeby nie było. Weźmy sobie oczywiście Mori. Jeżeli chodzi o ustawienia mapy, to weźmy sobie oczywiście tą nową mapę.
akceptuj zmiany. A jeżeli chodzi o perki Survivora, to sprawdzimy to, moi drodzy, po killerze, na spokojnie. Także tak, wybaczcie, że tak to wyszło. Mówię, no też nie jestem zadowolony, nigdy więcej nie będę brał 12-godzinówek. Ponieważ jest to katorga, naprawdę czuję się mega strany. Teraz pójdę spać ogólnie, ja się po tym tutaj szybko to nagram. Będzie się wrzucała, ja pójdę się myć. Wrzucę to, idę spać, wstanę o 14.40 sobie. No i co, jakieś jedzonko tam, wiecie, takie typowe. No i tyle, no i tyle. I nie wiem, może jak coś, może coś nagram, kurczę, na jutro najwyżej. Jeżeli chodzi o gierkę na ludzi na przykład. Mi się osobiście killer podoba. Według mnie powinni dodawać więcej takich pokracznych killerów. Jest to gra horror survival, jakby nie patrzeć. A nie jakiś K-popiarzy, school merchant z fake assem i w ogóle. Także bardzo jestem zadowolony, że taki creepy charakter został dodany. Naprawdę spoko. Mori ma zajebiste. Design mi się też mega podoba. Mówię, Kacper tam, mój kurde przyjaciel, Kaflak, mówił, że do dupy itp. Ale no. Ja tutaj nie wnikam, tak się mapa prezentuje, jest naprawdę całkiem interesująca, moi drodzy. I jeżeli chodzi o naszą abilitkę, mamy 8 kamerek, widzę, ale jest ta mapa naprawdę dziwna. Mamy 8 kamerek i kamerkę możemy na przykład wcelować się i postawić sobie tu kamerkę, nie? I teraz możemy kliknąć takie coś jak Control i widzicie, i mamy wizję, a my wtedy mamy efekt niewykrywalny. I możemy strzelić sobie, nie możemy strzelić. Może w surwa, jak widzimy, możemy strzelić. Tak, to nie mam opcji. Da się strzelić takim glutkiem, moi drodzy. I wtedy ten glutek przyczepia się do surwa. I możemy się do niego właśnie wtedy tepnąć. Okej, mapa jest naprawdę nieziemska. Nie wiem, jak ja się tutaj zorientuję, jak będę grał w tą grę. Na ludzi. Okej, gen skręcony. Ja tu tylko pokazuję, wiecie, na boty. Tam nie wiem, jak boty są mocne w tej grze. Nie mam pojęcia zielonego. Ale po prostu chcemy na razie, póki co myślę, że... powalić jakiegokolwiek surwa? Wow, tak boty actually generaszują, proszę państwa, niesamowite to jest. Powalić surwa jakiegokolwiek? I tą kamerkę postawić pod hakiem, bo da się tak robić. Zwróci paletkę? Wow. Tak wygląda animacja. On tak, bo on ma voice line, ty co jest? Oj. Siemano. Proszę państwa, te boty są całkiem niezłe. Ja cię chrupę, ja myślałem, że to będzie easy. Może jest jakiś poziom botów? Ja nawet nie mam pojęcia, powiem wam naprawdę. Bardzo możliwe. Animacja fajna, lubię tą kosę, kurde, jego nie powiem. Wow. Okej. Te boty są niesamowite, powiem wam szczerze mówiąc, naprawdę, okej. Także tak się prezentuje animacja tej jego kosy, tak fajnie, kurde, tak usztywnia, jakby, dobra, podnosimy. Tak wygląda animacja podnoszenia. Wieszamy na haczek, moi drodzy, siup. Teraz tak. Możemy sobie tutaj dać. Tutaj, nie, tutaj nie możemy. Gdzieś jeszcze możemy? Tutaj możemy na przykład, o. Dobra, i teraz, żeby wam pokazać. Nic nie woła mnie? Nie, myślałem. Jak to działa? Control? Control. Możemy się przemieszczać w ogóle klikając drugi control. Previous, dobra. Teraz po prostu czekamy, aż ktoś podejdzie, bo chcę też zobaczyć, jak do końca to działa w 100%. To jest śmieszne, że można kampić niestety. Myślę, że to będzie dość wykorzystywane niestety. No ale co zrobisz? Oj, patrzcie. Iść! Jak to się robi? A, to samo strzeliło, tak? I teraz co ja mogę zrobić? Nie, okej. Fank jest zarażona, tak? Ja nie wiem do końca. I fucked up, guys, chyba, tak mi się wydaje, wiecie? Nie jestem pewien, kiedy ja mogę się do nich tepać. Naprawdę, jednak troszkę I fucked up, chyba mam wrażenie. Siema, mordo, co ty masz z tą latarką, taka dziwna? Oj, misclicked. Jest tu survik. Ale ogromna lupa, proszę państwa. Możemy dać na przykład tutaj i... Oj. Oj, on ma to coś na sobie, ale ja mogę jakoś się tepnąć do niej, jak na przykład charge blob. A, what the fuck? A nie, myślę, że ja mogę strzelać, to ja nie odkryłem eureki, moi drodzy, ale... Wiem, że egzystuje takowy teleport do postaci, która ma na sobie blopa, że tak powiem. Śmieszne te jego odgłosy są, nie powiem. To jak się tepnąć? Ja... Okej, bro. Rozstawiajmy sobie te tutaj.
Oskopnę Gena, żeby tego perka zobaczyć w ogóle. Niech sobie oni go skręcą. Teraz tak. Okej. Okay. Czuję się jak w Rainbole troszkę, proszę państwa. Ale jak się strzela z tego? Previous biot, exit biop. O! A i co to trafiło, czy nie do końca? O! A to ma cooldown swój, tak? O, proszę państwa. Ale to ja tym nie strzelam, to jakby samo strzela, ale musimy utrzymać, że... O! O, okej! Okej, okej. Copy that, James. Czyli po prostu tepam się dopiero... Tepam się dopiero jak, kurczę, rzeczywiście zobaczę kamerką tak jakby daną postać. Okej. To zmienia postać rzeczy w takim razie, czyli po prostu trzeba rzeczywiście widzieć kamerką, żeby się tepnąć. Okej, okej. To nie jest aż tak wtedy jakoś niesamowicie mocne, w sensie, wiecie, tak mega, mega. I się jest okej. Myślę. Ale jak to będzie tak normalnie w gierce, to wiecie, to różnie bywa, nie? I dopiero przekonamy, jak na zwykłe serwery wyjdzie. O, siemano, mordo. O, halo, nie ogarniam tego póki co, naprawdę. Jeszcze w sumie ja się dziwię, 12 godzin byłem w robocie i ja czegoś nie ogarniam, szok. Okej. O ty gnoju. Oj, przepraszam, to był misclick, guys. Ej, Felking nie uratuje, ja chciałbym Mori zrobić, ale... O te boty, to widzę, że jeżeli chodzi o ratowanie, to... Średnio chcą. Niepocieszające. O, tutaj Ganik jest. Okej. Bot mnie ogrywa na lupie, proszę państwa, co tu się dzieje. Ale te boty ogólnie, jeżeli chodzi o lupowanie, nie są takie tragiczne, powiem wam, naprawdę spoko. Całkiem robią robotę, że tak powiem. Mógłbym teraz wejść sobie w te wiecie, te moje... Kiedyś odblokuję to okno, teraz, dobra. Mógłbym wejść sobie teraz właśnie w oczko i... Zobaczyć, ale... O kurde, ile tu jest w ogóle okien, strasznie dużo bambuzlu, to tą mapę będzie całkiem spoko, mam wrażenie. Okej, siup. Dziękuję bardzo. Fajna animacja, lubię naprawdę, podoba mi się. Podoba mi się, podoba mi się. A ty co, kolego, chciałeś zrobić? Okej, nie wiem. Nie wnikam. Chciałbym chociaż jedno Mori wykonać, nie powiem, nie? Byłoby bardzo mile widziane to, żebym wam zaprezentował, jak to się tutaj... Jak to wygląda. Hop. Dajmy tutaj. Nie wiem, tak chcę go zasrać. Cholerę, wiecie? O. Dobra. Dobra, dobra. Gdzie są... NPC-ty, że tak powiem. Odgłosy na tej mapie są strasznie ciekawe. Okej, wejdźmy. O. Wejdźmy w panikę. Ciekawe, ciekawe. Naprawdę to wygląda. Ogen skręcony jakiś tam. Mam tam coś jakąś tam? O nie, tam chciałem. Kontrol. O! O, dostał. Mogę się tepnąć teraz do niego, jak minie czas? Oj. Chyba Dwight się boi troszkę. Revius, a gdzie wisi ten kolega? Tam. Jeżeli się nie mylę, teraz jak bym zobaczył Dwighta na kamerze, to jestem w stanie się do niego tepnąć. O, właśnie, chyba to się dzieje, czy nie? Czy nie? Dawaj, dawaj. Nie? Jak ja mam? Okej, nie wiem. Przyznaję, że jednak nie wiem, jak ten pieprzony teleport działa. Możecie mi to wytłumaczyć w komentarzach, jak chcecie, bo ta, raz nam wyszedł, ale jak ja to zrobiłem? Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, moi drodzy. Okej, czy ty masz drugiego stage'a, kolego? Bo chciałbym z chęcią Mori rzeczywiście wykonać na kimkolwiek. Okej, siup. I co, mogę Mori, czy nie? Nie. Pokman. No dobra. Quantin Tarantula. No. O, okej. Spoko, mordo. Osobliwość. Siup.
Okej. Mogłem przeczytać może, moi drodzy, jednak jak to się używa tego, nie? Ale już... Chciałem na spontana przykozaczyć, a tu widzicie. A to jednak nie tak... A czemu to jest takie zniszczone jakby, co? Nie wiem właśnie. Dobre pytanie. Control bipod. No to wiadomo. Previous bipod, exit bipod. Ciekawe. Nie mogę strzelać, ale tylko jedynie mogę namierzać, tak jakby, nie? Na postacie. Tam jest chłop, sobie biegnie. Było go widać, okej. Na pewno nie będzie to łatwy killer, nie? O, przede wszystkim. Gdzie się tepnąłem teraz? Widzimy go tam, ale nie mogę nic zrobić, bo on tutaj jakby... się cyka. Widzicie to, co on odpieprza? I oni go nie... jak chcę Mori pokazać, halo. Okej, udało mi się teleportować. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale może jak tą skrzynkę próbują... Nie mogę tego, Mori? O, hell no, man. Co tu się dzieje? Czemu jest już tutaj Feng Min jakąś? To fakt, słyszę martwą Feng Min, okej, ciekawie. Ja chciałem pokazać Mori, co? Gdzie Mori? Jak on ma dyntkę, ty? Cokolwiek ja mam dwa haki, nie wiem jak tam Dwight ogólnie, nie? Ale... ale tia, dobra, haczyk. Unlucky. A, on ma drugiego haka wtedy dopiero, dobra, okej. Mówię, jak chcecie, to możecie mi wytłumaczyć w komentarzach, jak działają te tepeki. Nie musicie? Możecie? Ale mi się wydaje, że może się dopiero mogę tepnąć, jak oni podniosą to coś. Może jak oni się oczyszczą, to może dopiero wtedy mogę się tepnąć. Jest to bardzo prawdopodobne ogólnie. Nie mówię, że nie. Okej, jest White, a chciałbym, żeby on go uratował, bo naprawdę chciałbym po prostu Mori zrobić. Także byłoby miło. Mój kot tutaj czeka na mnie niecierpliwie. Jest godzina 7, chciałbym się iść umyć. I spać, proszę państwa, umyć i spać, dokładnie. Dokładnie tak. Dobrze, uratował go, idziemy. O, nie mogę, ok. Za blisko. I to jest który? Tamten. Na żółto mamy aurę, którą się tego... kamerki, której użyliśmy przed sekundą, więc bardzo spoko. Bardzo spoko opcja, naciągamy tam. Uleczył go. Ok, Quentin, nie wiem... Muszę pamiętać, że się spacją ucieka, się wychodzi z tego, a nie... Okej, gdzie jest pan kolega? Proszę, niech to będzie Quentin. Jest to Quentin? Jest i Quentin i Dwight, bardzo fajnie. Zapraszam Quentinie do zaprezentowania widzom Mori. O Boże, przepraszam, troszkę mi się odbiło. Czy ja gonię nic? A, brawo Piotrze. Widzicie? Oj, mi skliknął, to jest... To jest właśnie to zmęczenie po 12 godzinach, moi drodzy, roboty. Nie polecam nikomu. Okej. Okay. Nikogo tutaj nie ma. A, ta Meg... Ta Feng Min to jest jakieś kegwu, nie? Naprawdę. Ciekawe, czy można to zniszczyć w ogóle, te jego kamerki. Pewnie nie, co? Co to jest? O, jest i kurde Franz, jest się ten. Oj, warzywko za... Gdzie jeszcze? Proszę bardzo. Chodź tu, kolego. Nie ma uciekania, wystarczy tego dobrego. Trzeba Mori widzą pokazać, tak? Dobra, został ukąszony przez naszą brzytwę. Pieprzony, patrzcie to, ty kurde, jak... Normalnie jak gracz pieprzony toksyczny, ale mnie ograł ty jak psa. Kurde, fefek. No, moi drodzy, a to, oto jest Mori danego killera. O, patrzcie to. Oj, dobra, nie będę tutaj ten. Die fast, please. Widzicie to? Normalnie twarz, w końcu gore dodany w DBD. To jest dla mnie niesamowite, tylko trochę widzę, że zbugowane jeszcze, w sensie widać, że nie ma tego rylica, ale wow. Jestem w szoku, że w końcu rzeczywiście
dodają pomalutku, może małymi krokami, goru do tej gry. Naprawdę jestem pod wrażeniem i bardzo się z tego powodu cieszę. Chciałbym, żeby każdy killer został teraz update'owany, jeżeli chodzi o Mori, żeby żaden nie cierpiał, że ma jakieś gówniane na przykład. Niech Buba przecina w pół, tak samo jak Hailbilly i inne takie, kurde, właśnie niech będą detale. Byłoby miło, także naprawdę Mori giga. Mega mi się podoba. No i co? Zabijmy sobie kolegę tutaj tego, kolegę Dwightika. No bo to naprawdę spoko, muszę przyznać, jeżeli chodzi o skillowanie swoich umiejętności dla początkujących graczy. Myślę, że na pewno jest to dobry pomysł na rozgrywanie takich meczy. Mówię, nie jestem pewien do końca, jak jeszcze działa ten teleport. Muszę poczytać, chyba że mi ktoś wyjaśni z was w komentarzu. No niestety go nie mogę na Mori wziąć, także it is what it is. Idziemy na haczyk, moi drodzy. Jako to kończymy. Mapa jest dość taka ciężka do zorientowania się póki co, bo jest to jedna taka, wiecie, z trochę inaczej wyglądających map, także naprawdę, no kurczę, szapoba za pomysł, że tak powiem tutaj. No, możemy się strzelać, widzicie, i punkty farmimy. Elegancko. Farmer punktów jesteśmy. O drugi raz jak strzelimy, to znika, wow. Okej. Okay. Możemy w takich miejscach? Nie, nie możemy w takich miejscach, okej. Okay. Jak po kraka idzie? O. Bardzo ładnie po krako. Także tak się, moi drodzy, prezentuje ten oto killer, osobliwość, także tak, spoko, myślę, że jak się nauczy nim grać, to może, kocie, nie maś się mi, proszę, proszę, już kończymy, może zrobić całkiem robotę fajną. No i co, zobaczmy tylko jeszcze, jakie perki ma Survik, ponieważ z nim się w ogóle nie zapoznawałem, także gdzie jest pan Survik, a czemu ci są niedostępni? Niedostępny w sklepie, a bo ich nie mam kupionych. Gabriel Soma, co ty masz za perki, mój drogi? Okej, okay. Rozwiązywanie problemów. Nic nie jest w stanie oderwać cię od głównego zadania. Kiedy ściga cię zabójca, aktywuje się rozwiązywanie problemów. Okej, okay. Widzisz aurę generatorów zamykszy postępem naprawy. Widzisz aurę zabójcy przez 6 sekund po zrzuceniu palety. Efekt otrzymuje się przez 10 sekund po pościgu, po czym wyłącza się. Okej, okay. No to z paletami to spoko całkiem. W sensie mocno na lupy, jeżeli chodzi o to, wiecie, że można ogrywać, którą stronę pobiec itp. Także całkiem mocny perk, mam wrażenie, tutaj to jest. Dalej, stworzony do tego. Urodziłeś się, by przetrwać i wychowano cię, byś się dostosował. Stworzony do tego aktywuj się, stworzony do tego aktywuje się, a gdy jesteś w stanie krytycznym, biegniesz o 3% szybciej po zakończeniu leczenia innego ocalałego, otrzymujesz efekt wytrzymałość na 10 sekund. O wow, ciekawe. Kurczę, ciekawe jakby to w grze wyglądało, jeżeli chodzi o to, czy ludzie by korzystali z tego. No okej, okej, niezłe, niezłe. I co my tu mamy? Padlinożerca. Tam, gdzie inni widzą śmieci, ty widzisz wartościowe, improwizyjne narzędzia. Kiedy trzymasz pustą skrzynię z narzędziami, aktywuje się padlinożerca. Udany, świetny test umiejętności podczas naprawy daje jeden żeton, maksymalnie 4. Gdy osiągniesz maksymalną liczbę żetonów, stracisz wszystkie żetony, automatycznie napełnisz skrzynię z narzędziami. Okej, okay, czyli po prostu perk do odnawiania toolboxów. Czyli można... Kurde, można ładnie teraz, można wziąć to od Felixa, to ci się odnawia, jeszcze to wziąć, okej. Okay. Całkiem interesujące perki ma, myślę, że całkiem mogą być grywalne, who knows, who knows. Spoko, spoko, czy on ma jakieś inne ciuszki? Chyba póki co nie, co? No, mam nadzieję, że przynajmniej do tego killera będą jakieś fajne skiny, ponieważ myślę, że ma potencjał. No i co, moi drodzy, ja kończę, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę, będę bardzo wdzięczny. No i co, ja się z wami żegnam, idę spanko, aż wam życzę miłego dnia. No, także trzymajcie się, do następnego i pa, pa.